Spotykamy się dzisiaj w czterdziestą rocznicę powstania Solidarności Walczącej, ale spotykamy się w bardzo szczególnym miejscu. To Muzeum Więźniów Represjonowanych w PRL i Żołnierzy Wyklętych. Miejsce bardzo szczególne. Miejsce, które naznaczone jest krwią, męczeństwem naszych bohaterów. Naznaczone jest walką i męczeństwem, ale naznaczone jest również zwycięstwem. Zwycięstwem, choć tego zwycięstwa, wolności nie mogli doświadczyć ci, którzy tutaj, w, tym, w tych murach, jak ojciec pani Zofii, rotmistrz Witold Pilecki, dawali świadectwo wierności Polsce, wierności prawdzie i stawali w imieniu walki o niepodległość. Ale w tej sztafecie wolności, na drodze ku, od, ku jej odzyskaniu, pojawiła się Solidarność. Wielki, wspaniały ruch, jeden z największych, jeśli nie największy, ruch społeczny w historii świata, który dał nadzieję. Dał nadzieję Polsce, ale dał nadzieję także narodom Europy Wschodniej. To jeszcze przed zjazdem Solidarności, przed wrześniem, przed chwilą tutaj Andrzej Kołodziej, nasz znakomity towarzysz broni i jeden z przywódców Solidarności Walczącej, wręczył mi egzemplarz biuletynu Dolnośląskiego wydanego w sierpniu 1981 roku. Tam wydrukowane zostało przywiezione z Rosji przesłanie do polskiej Solidarności i w odpowiedzi na nie niejako. Ale ta myśl przecież była w sercach i w głowach wielu uczestników, delegatów na zjazd, pierwszy zjazd NSZZ Solidarność w odpowiedzi na tamto przesłanie, pierwszy zjazd przyjął posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej. I tak ta sztafeta wolności zrodziła Solidarność Walczącą w czerwcu 1982 roku. Solidarność walczącą, czyli solidarność ludzi, którzy chcieli walczyć o niepodległą Rzeczpospolitą, którzy nie godzili się na wydłużenie łańcucha oferowane przez komunistów. Nie godzili się na zamianę kajdan żelaznych na aksamitne, tylko chcieli, wy chcieliście wolnej Polski, wolnej Polski od samego początku i bardzo wam za to wszystkim dziękuję w imieniu rządu Rzeczypospolitej. Często pada takie pytanie, czy było warto? Czy było warto, skoro Polska nie wygląda tak, jak, tak jakbyśmy sobie wymarzyli? Skoro stale trzeba się starać o lepszą Polskę, o prawdziwie solidarną Polskę? Skoro wciąż musimy szukać właściwych ścieżek prawdy, wolności, dobra? Ja jestem przekonany, że odpowiedź na to jest jednoznaczna. Tak było warto. Bo tak jak ci żołnierze wyklęci, którzy tutaj w tym miejscu, w Muzeum Żołnierzy Wyklętych, a wcześniej przecież w okrutnym więzieniu dawali świadectwo prawdzie, dawali, stawali w imieniu wolności, walczyli o wolność i walczyli o dobro, musimy powiedzieć i chcemy powiedzieć, że są również zwycięzcami. Tak i Wy, działacze Solidarności, Solidarności walczącej, jesteście dzisiaj zwycięzcami, bo zwycięzcą jest właśnie każdy, kto staje w imieniu dobra, kto walczy o wolność, o prawdę. Gdyby było inaczej, to ta uniwersalna prawda, uniwersalne przesłanie to powszechne posłanie nie miałoby znaczenia nie miałoby sensu, ale wtedy nasze życie, nasze pielgrzymowanie na tym świecie też nie miałoby sensu. Więc jeśli jest jakiś sens tego naszego życia, to właśnie taki, aby w każdym celu, a szczególnie w czasach, które wymagają odwagi starać się o dobro, o prawdę i o wolność. Solidarność walcząca była, jak mówił jeden z opozycjonistów czechosłowackich, czeskich, Wacław Benda, Solidarność Walcząca tworzyła coś na kształt równoległego polis. On mówił w ten sposób o ruchach, które walczyły o wolność w czasach zniewolenia. Polska w ostatnich 200 lat, właśnie w ostatnich 200 latach to takie równoległe polis. Powstańcza konspiracja, powstanie warszawskie, II wojna światowa, żołnierze wyklęci, Solidarność, Solidarność walcząca, Konfederacja Polski Niepodległej wszystkie niepodległościowe ruchy, to są równoległe polis. My dzisiaj nie musimy już żyć w równoległej polis. Żyjemy wreszcie w wolnej, niepodległej i coraz bardziej suwerennej Rzeczypospolitej. Wraz z nami dzisiaj tutaj nie ma wielu naszych towarzyszy broni. Nie ma wielu takich, którzy powinni tutaj dzisiaj z nami być i mogliby dzisiaj z nami być. Idąc tutaj do państwa wzdłuż korytarzy tego Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Represjonowanych dostrzegłem zdjęcie Emila Barchańskiego. Powinien być z nami dzisiaj tutaj on. Powinien z nami być dzisiaj Stanisław Pyjas, ksiądz Jerzy Popiełuszko, Ksiądz Stanisław Suchowolec czy ksiądz Sylwester Zych i wielu, wielu innych, którym nie dano było doczekać wolnej Polski, którzy zapłacili życiem za wolną, niepodległą Polskę, ale życiem zapłacili także za walkę o dobro, o prawdę, bo nad Polską mamy wartości przecież jeszcze bardziej uniwersalne i jeszcze większe. Dlatego dzisiaj tutaj z tego miejsca chylę czoła przed nimi i przed wszystkimi z Państwa, którzy jesteście tutaj dzisiaj z nami, łączycie się z nami za pośrednictwem mediów za Wasze wspaniałe życie, za wspaniałą ofiarę, którą złożyliście wówczas i która niewątpliwie przyczyniła się do odzyskania niepodległości. Odzyskania tej niepodległości, którą jak słusznie zauważył przed chwilą Zbyszek Jagieło, być może trzeba będzie z powrotem bronić. Tej niepodległości, której już dzisiaj musimy bronić na razie jeszcze poprzez naszą, naszą pomoc, nasze wsparcie dla naszych ukraińskich sąsiadów. Bo tam na Ukrainie toczy się walka z tym samym złem. Ono ma inne oblicze niż to, z którym walczyliśmy 40 lat temu bo zło się także przepoczwarza, mutuje. Ale korzenie tego zła, totalitarne korzenie można odnaleźć w dzisiejszej filozofii ruskiego miru. To nacjonalizm, kolonializm i imperializm rosyjski. Wszystko co najgorsze odgrzebane z dwudziestowiecznej historii przez Kreml, przez Moskwę, przez Władimira Putina. I z tym złem, Przyszło nam się dzisiaj mierzyć bardzo realnie, tu i teraz. Jeszcze nie z bronią w ręku, i miejmy nadzieję, w ogóle nie z bronią w ręku. Nie będziemy musieli stawać z bronią w ręku, walcząc o wolność naszą i innych narodów. Ale musimy wyrwać Europę z jej geopolitycznego uśpienia, bo owoce wolności, których dzisiaj doświadczamy, nie są nam dane raz na zawsze, tylko jak dobrze wiedzą wszyscy ci, którzy byli przed nami, których jesteśmy dzisiaj tylko niegodnymi spadkobiercami, o wolność trzeba dbać. Prawdy trzeba ciągle szukać. I tę czujność musimy w sobie znowu dzisiaj wzbudzić dla dobra naszej niepodległej Rzeczypospolitej, ale także całej Europy. Za wolność naszą i Waszą, za wolność Ukrainy. Za niepodległą, wolną, suwerenną Rzeczpospolitą. Dziękuję Wam wszystkim.